To ja się natomiast nie załapałem na Bugsnaxa. Jaka bieda, bieda. Nie załapałeś się na Bugsnaxa? Nie załapałem się na Bugsnaxa. Czy to Bugsnax jest... Dlaczego ja powinienem plusa kupić? Nie. Mogę od razu mogę powiedzieć nie. Aczkolwiek jest to bardzo dziwna gra, bo ona jest taka, łączy... Na pierwszy rzut oka, jakbyś ją zobaczył po screenach, to jest typowa gra dla dzieci. I trochę tak jest. Ona ma taki vibe Pokémon Snap, czyli chodzenia po takich, wiesz, ładnych, kolorowych, wręcz kreskówkowo-dziecinnych miejscach. Cykasz sobie zdjęcia robaczkom, które wszystkie są jedzeniami i to jest bardzo sprytnie, te robaczki są stworzone i nazwane, bo one mają śmieszne nazwy i śmiesznie wyglądają, jakiś tam, wiesz, ziemniak owinięty w folię z masełkiem u góry i on ma nóżki, to jest taki krab jakiś, który się nazywa potato crab, czy jakiś, no mówię, to są wszystkie nazwy tych zwierzątek, to są pansy, nie, właściwie. Potatowiec taki. Potatowiec, tak, jak są ponazywane. I to jest super. Samo ich łapanie, bo gra polega głównie na tym, że musisz je łapać, tak, to są takie właśnie te pokemony, czyli style, w jakiej łapiesz, musisz patrzeć, po których ścieżkach one chodzą, musisz z konkretnym pułapką, sprzętem je gdzieś tam zwabić. Do tego wszystkiego zbierasz z krzaków sosy, jak ketchup, jak ranch i też czekolada. Niektóre... Jak czekolada, tak, i niektóre te Bugsnaxy reagują... Jak indyk z Nutellą. Reagują na inne sosy i może się przywoływać i tak dalej. I to jest bardzo dziecinne, to jest bardzo fajne, ale to jest takie, mówię, raczej do młodszego gracza. I masz drugą część tej gry, która jest tak naprawdę jakby główną częścią. To jest cały ten wątek fabularny tej wyspy. No ja mam właśnie największe zastrzeżenia do tego. Tych no wyspy, co się robi? Thriller polityczny? Bo nie kumam. Nie tyle thriller polityczny, ale jesteś powiedzmy dziennikarzem, który jest wysyłany na tą planetę, na tą wyspę, bo ktoś tam ginie, nie? Ktoś znika z tej, wszyscy próbują go znaleźć, tą osobę, i tej osoby nie ma. Ty jako dziennikarz zostajesz tam wysłany. No i zaczyna się momentalnie, wiesz, tam historia tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tej tajemnicy, czym są Bugsnaxy, i dlaczego jak je jesz, to twoje ciało zmienia się częściowo w jedzenie. Do tego wszystkiego bardzo szybko ta gra robi się taka, nie chcę powiedzieć ciemna, bo tam nie ma żadnych, wiesz, gwałtów i tak dalej, ale historie, które są poruszane w tej grze, typu śmierć, rozwód, choroby psychiczne, jakieś tam właśnie problemy, wiesz, społeczne, które mają postacie i tak dalej, są mocno niedziecinne, nie? To nie są tematy, które są skierowane dla dzieci. Jeżeli weźmiesz, połączysz to, zmiksujesz z tą częścią, o której opowiadałem, nie? Łapania robaczków, wszystkie są zwierzątkami, rzucasz czekoladą. To jest taki bardzo dziwny miks z tego wychodzi. Nie wiem, czy to jest celowe właśnie, czy ty masz mieć taki miks w buzi, wiesz, słono-słodki, nie? W pewnym sensie. I czy to miało działać, nie? To miał być właśnie ten taki przepis na dziwnowatość tej gry. Ale no, czasami łapałem się na tym, że kurczę, z jednej strony rozmawiam z kimś o chorobie psychicznej i to jest taki strasznie dołujący temat, a z drugiej strony ona mnie wysyła na misję, gdzie ja muszę znaleźć 7 frytek, nie? I je złapać, bo w czymś jej tam pomagają, nie? Więc taki rozdźwięk trochę. Trochę rozdźwięk i nie wiem, czy do końca to trafiło, wiesz, w moje takie, wiesz, w gusta, a sam fakt zmiany tych kończyn, bo dla mnie to jest taki trochę body horror, nie? Jak ci się ręka zamienia. To jest trochę body horror, tak? I ta gra celowo nie mówi ci na początku, wiesz, o tym, nie? To jest takie twoje, haha, wszystko jest śmieszne i się zmieniają te miejsca aż do momentu, w którym ci wszyscy ludzie zaczynają zmuszać ciebie do jedzenia tych robaków i ja nie chcę spoilować, nie? Bo to też jest ważna część tej gry, ale no mówię, to nie jest humor taki dziecinny, nie? To nie jest takie haha, nie? Mam rękę ananasa i wszyscy, wiesz, ja się klepię po nóżce, nie? Bo jest śmiesznie. Mhm. Tylko to trafia w takie naprawdę dziwne terytoria, wiesz, bardziej skierowane dla dorosłego widza niż dla młodszego. O. No to ja ci opowiem, jakie ja mam z kolei odczucie z tej gry. Ja wiem, wszystko gówno. Nie, bo ja w ogóle tego tak nie odbieram. Dla mnie ta gra nie wie, czym chce być. Albo ja nie doszedłem jeszcze do tego miejsca, bo masz z jednej strony, właśnie tak jak mówisz, te takie switaśne wszystkie te
potworki, zbieranie, jest jakaś mechanika, czy mechaniki. Te systemy wszystkie są całkiem takie ciekawe, jak te potworki pozbierać, jak tam pogłówkować. A obok tego masz całą tą warstwę fabularną, która jest taka trochę niepotrzebna jak dla mnie, bo ona mnie stopuje, ja muszę wysłuchać, co oni mają do powiedzenia, a ja chcę grać. Nie? To jest ciekawe, bo widzisz, ja miałem totalnie na odwrót odczucia z tej gry. Okay. Miałem straszną przyjemność ze słuchania tego, bo mówię, niektóre tematy są trochę ciężkie, ale mnie na przykład interesowały, nie? Jak oni to w tej grze rozwiązali. Do tego wszystkiego ta gra jest niesamowicie nagrany ten dubbing, nie? Wszystkie tak, postacie są nagrane voice świetnie. Acting jest świetny. Voice acting jest naprawdę świetny, więc tego się tak. Słucha. Naprawdę nie musisz czytać, nie? Jak w Jakuzie tam, tylko naprawdę możesz tego sobie przyjemnie słuchać i to mnie bardziej ciekawiło, tylko za każdym razem, jak powiedzmy kończyła zdanie i ja rozmawiam o chorobach psychicznych, o stracie drugiej osoby, nie? O tam jakichś rozwodach w rodzinie, ta postać mnie wysyła na misję, gdzie ja muszę złapać 10 burgerów. Tak, no i właśnie i 7 frytek. Że to nie pasuje trochę do tej jednej gry, bo ona, nie wiem, jak dla mnie to ona nie wie, czym chce być, bo to tak wygląda, jakby ktoś miał fajny pomysł na przedstawienie jakichś problemów, ale nie potrafił tego zrobić w jakiś taki ogarnięty sposób, że będzie jakaś grafika, jakieś cutscenki, jakaś opowieść, historia, tylko wiedział, okej, okay, ja w sumie wiem, jak zaprogramować taką logikę i mechanikę tych potworków, ale uszyję do tego jeszcze fabułę, która jest totalnie niezwiązana, nie? Nie, tak, to, tak mi to wygląda. Ja trochę inaczej to odbieram. Ja mam wrażenie, okay, że ktokolwiek to robił, chciał zrobić właśnie taki miks, wiesz? I czasami takie miksy się naprawdę udają, wiesz? To jest... podam zły przykład, bo to jest akurat mem światowy, ale taka pizza z ananasem, nie? Jedzenia, które łączą rzeczy, których naprawdę byś nigdy nie połączył ze sobą, wiesz? I często to działa, nie? Mm-hmm. Weźmiesz coś słonego ze słodkim, czy wiesz, coś kwaśnego z czymś słodkim. To czasami takie rzeczy się udają. I mam wrażenie, że ta gra miała być trochę w tym guście, nie? Żeby ona była na pierwszy rzut oka bardzo kolorowa i taka hi 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 ha ha, zbieranie zwierzątek, które wyglądają jak jedzenie, ale żeby poruszała też z drugiej strony bardzo poważne tematy, nie? Przy tym wszystkim, przy tym lore, przy tym świecie, przy tej kolorowości, żeby poruszała dorosłe tematy. I to mogło się udać, nie? To mógł być dobry miks, bo mogłeś mieć taki, mogłeś być na takiej granicy ha, 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 o kurcze, nie? Ha, ha, o kurcze i to dla niektórych ludzi może pasować, jak pizza za nasem, a dla niektórych nie. I mi się wydaje, że po prostu do mnie to tak średnio przemawiało. Okay. Ale nie zgodzę się chyba z tym, że to jest, że ktoś nie miał pomysłu, wiesz? Mm-hmm. Że to były dwie gry, które na koniec ktoś taśmą srebrną skleił i wystawił, nie? Na sprzedaż. Ale mówię, to jest moje odczucie. Mm-hmm. Przy czym mówię, no niekoniecznie chyba trafiło do mnie to połączenie tych dwóch. No, mnie ta gra nudzi. Ona ma fajną tą mechanikę zbierania tych potworków, ale mnie nudzi wszystko, co jest dookoła. Ja nie będę w stanie w to grać dalej raczej. Znaczy, bo bardzo Ja nie chcę tej historii śledzić w ogóle, nie? Okej. Okay. Historia mnie najbardziej, mówię, mnie najbardziej interesowała historia. To, co mnie nudziło, to wysyłanie mnie na kolejne zbierania tych robaczków. I nawet jeżeli to były nowe robaczki i wymagało ode mnie, żebym się nauczył czegoś nowego, czy dostałem nowy sprzęt, to tak naprawdę za każdym razem, jak musiałem iść, to mówię, okej, muszę znowu iść. Znowu mnie wyrywa z tego, powiedzmy, z czegoś, co mnie przez chwilę interesowało. No właśnie. Nie poprawia też odczucia gra, że ona jest podzielona na rejony i jest loading między nimi. Taki dość, może nie jakiś długi, ale jak pomyślisz, że musisz przejść przez 3-4 takie strefy, żeby zebrać frytkę, to wyłączałem grę, nie? To był ten moment, kiedy mówiłem, no. Tak samo ona nie chodzi jakoś super płynnie, nie? To jest też takie... To też jest prawda. Nie fajne. To jest nowa konsola, masz grę na start i widzisz, że ona gubi klatki. No. Znaczy gubi 60, nie? Spada nowe, tam. Nowe gry, nowe konsole, więc to tak, ale prawda. No. To jest akurat prawda. Gdyby to nie było w plusie, to bym chyba nie za bardzo polecił kupno tego. Zwłaszcza jak widzę cenę, nie? Która mogła być przyczepiona do tego, to tak. Tak, w plusie to jest coś, co można zagrać parę godzin. Bardzo ciężko mi jest polecić komukolwiek, wiesz, bo
poleciłbym dziecku i ono będzie miało naprawdę frajdę przez tą chwilę taką, kiedy są te, wiesz, te frytki, burgery. No, ale masz całą otoczkę, którą on nie zrozumie. Dojdziesz do misji, gdzie koleś umarła żona i on rozmawia jeszcze, wiesz, z martwą żoną gdzieś, którą ma kaktusa w kształcie i on rozmawia z nią jako z martwą. Wiesz, i są takie, okej, wiesz, może ja ci to przejdę, żebyś mógł dalej zbierać frytki, nie? Nie, dzieci nie są w stanie śledzić dialogu, który ma 30 sekund, a co dopiero takich tam wywodów, to w ogóle odpada. No, dziwna jest ta gra. Słony karmel jeszcze jest takich połączeń. Słony karmel, tak, to jest coś faktycznie. Słony karmel jest akurat spoko. Bekon, czyli ten usmażony bekon, taki chrupki, w czekoladzie. O, takiego nie jadłem nigdy. Albo... Pizza z ananasem. Chipsy i cola. Ogórek kiszony w tym. Panierowany ogórek kiszony, smażony na głębokim oleju. O. No i wspomniany już dzisiaj indyk ze stuffingiem z Nutelli. To jest akurat, nikt w życiu, w historii nie jadł indyka ze stuffingiem z Nutelli, ale tak.